Pierwsze z dwóch ogłoszeń parafialnych to takie, że kolejny materiał, jaki zobaczycie na moim kanale, prawdopodobnie już będzie w znacznie lepszej oprawie wizualnej, więc zachęcam z tego miejsca do subskrypcji mojego kanału. Drugie z kolei to takie, że nie mogę się doleczyć po ostatnim przeziębieniu, więc bardzo możliwe, że mi będzie jeszcze głos nie domagał, także wybaczcie. A dziś trzeci sezon Doom Patrol. Introducing the Brotherhood of Evil. Very evil. Right? She must be eliminated. My circuit's running hot and I'm plugging. We'll be ready. In the meantime, our presence here will go completely unnoticed. Przyznam wam szczerze, że pierwsze dwa odcinki Doom Patrol oglądałem z taką lekką trwogą, ponieważ oglądam i w zasadzie nie mam tutaj nic ciekawego do powiedzenia na temat tego sezonu. Nie rozwija się on w tak znaczący sposób, nie szokuje, w zasadzie mamy znowu wtórne rzeczy, które już widzieliśmy w poprzednich dwóch sezonach. Mamy problemy osobiste Robotmana, mamy problemy osobiste Rity Farr, mamy pięknie wizualne problemy osobiste Negative Mana. No i oczywiście takie problemy ma też Crazy Jane, które objawiają się w charakterystyczny dla niej sposób, a mianowicie każda z tych jej osobowości jakoś się z nimi zmaga i jakoś dochodzi do głosu. I o ile nie rozumiem tego, że to już jest trzeci sezon, kiedy każda z tych głównych postaci ma jakieś problemy osobiste, z którymi sobie ewidentnie nie radzi, tak nie rozumiem też ich ciągłego wkurwu na Nilsa, czy też Nilsa. Natomiast nie ukrywam, że się cieszę, że podjęto decyzję, aby chociaż na ten sezon, nie wiem jak z kolejnymi, pozbyć się i Nilesa, i tej jego córki, tej małpy, która mnie, jak możecie pamiętać z recenzji poprzedniego sezonu, niemiłosiernie drażniła. Uważałem, że ona nic nie wnosi i jak każdy serial, bo znakomita i większość zawsze ma taką jedną postać, która was drażni na ekranie, no to w tym przypadku to jest właśnie ta małpa, której nawet imienia nie pamiętam, szczerze mówiąc. Spierdalaj z mojej ziemi! Choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że komiksowo ma tam jakąś swoją genezę. No ale na szczęście po tych wspomnianych dwóch odcinkach zaczęło się pojawiać ciekawsze epizody, chociażby ten z duchami. Niby zaświaty, niby nie, niby emocjonalny, niby też nie do końca. Ale był taki prawdziwy i równocześnie humorystyczny, ale nie humorystyczny w tym na wydziwianym kontekście, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni w Doom Patrol. No i w tym samym odcinku w końcu znika ta małpa, więc od razu od kopa był po prostu moim ulubionym. Potem był odcinek, który się nazywał Zombie Patrol i tam się pojawiły te wilkodupy, to takie połączenie wilkołaków z dupami. I to już było takie kuriozum charakterystyczne dla Doom Patrol, do którego nas ten serial zdążył przyzwyczaić. No i oczywiście Crowley, to znaczy, to nie jest Crowley. I szczerze mówiąc, też nie pamiętam, jak on się nazywa w Doom Patrol, ale to jest nieważne, bo ja wszędzie, gdzie zobaczę tego aktora, to już będę go kojarzył jako Crowleya z Supernatural. Jednocześnie to jest Doom Patrol w całej okazałości, mówię o tym odcinku, a równocześnie też twórcy przyszli samych siebie, produkując coś takiego. Great success! Staram się tu balansować na granicy spoilerów, ponieważ no, są takie niektóre rzeczy, do których nie da się odnieść w czysto bezspoilerowy sposób, a są takie, do których no w zasadzie nawet i lepiej, żeby nic nie wspominać, bo albo to było tak słabe, albo po prostu nie chce się psuć niespodzianki osobom, które to będą dopiero oglądać. Bardzo też fajnie odniesiono się do kwestii podróży w czasie, a to jest niesłychanie modne chyba od czasów Avengers Endgame, a mianowicie tutaj jest przedstawione to w ten sposób, że podróż w czasie powoduje także amnezję, więc ta osoba, która się cofa lub leci do przodu gdzieś tam w czasie, to równocześnie ma amnezję, która oczywiście potem jak w jakiś sposób przechodzi, jak się jest wystawionym na jakiejś bodźce, które tą pamięć tak jakby z powrotem przywracają. Jednak to zaczynanie jako czysta karta rzeczywiście miałoby sens. No, tutaj jednak przeskakiwanie 100 lat do przodu i w tył może mieć jakieś negatywne skutki, o których generalnie w tematyce podróży w czasie gdzieś tam w popkulturze, w kinach, w filmie się nie mówi tak naprawdę. No, nie ma takich efektów ubocznych, a troszkę wiem co mówię, bo zawsze się interesowałem tą tematyką, jeżeli chodzi właśnie o kino czy seriale. No i przyznam wam szczerze, to jest chyba najbardziej roztańczony sezon, jeżeli chodzi o Doom Patrol, ale że będą tańczyć do Lady Gagi,
To się nie spodziewałem. Co się stanęło? I w końcu po kilku tych odcinkach na pierwszy plan zaczyna wychodzić Rita Farr. Rita Farr, która gdzieś tam była w tle, ale była taką standardową postacią gdzieś tam w tle. Była oczywiście charakterystyczna, natomiast nie przejawiała się niczym szczególnym. No i tutaj od tych kilku odcinków zaczyna coraz bardziej być forsowana jej postać. I rzeczywiście ona to uciągnęła. I uciągnęła jeden, drugi, trzeci odcinek, aż w końcu końcem sezonu stwierdziłem, że uciągnęła tak naprawdę połowę tego sezonu. No i tutaj będzie troszkę taki mały spoiler, który chyba nie zrujnuje wam odbioru. Mianowicie pojawia się taka jedna postać, która w klatce piersiowej po bitwie pod Verdę, ponieważ no, wspominałem o tematyce podróży w czasie, tam jedna z głównych postaci spotyka postaci z lat 1918 około. Jedna z tych postaci ma klatkę wbudowaną w ciało i sercem jest tam kanarek czy jakiś ptak, który sobie tam lata. No i to oczywiście ma jakieś alegoryczne przesłanie. Natomiast no, to jest też Doom Patrol. Doom Patrol bardzo wiele pokazuje jakichś dziwacznych albo ciekawych rzeczy, ale ich nie tłumaczy. Nie tłumaczy, w jaki sposób one się tam znalazły czy pojawiły. Zaś co do tych problemów głównych postaci, o których mówiłem, że no, to już trzeci sezon trwa, to jeżeli miałbym być szczery, to one są chyba najlepiej zarysowane, jeżeli chodzi o te trzy sezony tego serialu. Na ich niekorzyść działa tylko to, że one trwają już trzeci sezon. I ja tu widzę tak jakby mało postępu w tych postaciach, ale z drugiej strony to powoduje moje kolejne pytanie, czy czasem nie jest taki zamysł, taka koncepcja tego serialu, że te postaci cały czas muszą się z czymś zmagać. W końcu mamy tutaj, każda z tych postaci jest nieśmiertelna, tak? Oni żyją po 200, po 300 lat i tak naprawdę cały czas mają problem z tą samą przeszłością, z przeszłością zanim poznali właśnie Nilesa, zanim się stali tymi para superbohaterami. I generalnie, jeżeli chodzi o takie oryginalne pomysły w tym serialu, to bardzo mi się na przykład spodobały te przejścia, wiecie, kiedy akcja jest pokazana tak jakby z dwóch perspektyw, z czasów obecnych i z czasów właśnie tej około pierwszej wojny światowej. I to działa tak fajnie w równoległy sposób. Czyli tematyka podróży w czasie, czyli montaż. A teraz trzecia rzecz, która jest dosyć oryginalna w tym sezonie, a mianowicie zamiana podświadomości. To znaczy, no to jest taka zamiana, nie zamiana. Te postaci rozmawiają tak jakby ze swoją podświadomością, ze swoimi największymi lękami w pewnym momencie. I to też jest w jakiś sposób odkrywcze i wydaje mi się, że idealnie właśnie wpasowuje się w tą koncepcję Doom Patrol. Skoro oni użerają się ze swoimi problemami, skoro to jest otoczenie tak naprawdę komiksowe, no bo to jest mało znana historia, ale jednak komiksowa i to jeszcze z mojego ukochanego uniwersum DC, to jest idealny moment, żeby właśnie coś takiego wrzucić. Nawet twórcy zrobili w końcu coś takiego dobrze, jak pojawienie się kolejnej nowej postaci, ponieważ z tym bywało niestety różnie, no chociażby przez wspominaną tą małpę, ale także ten, tak jakby główny złol z pierwszego sezonu, niestety nie pamiętam teraz, jak on się nazywał, no też nagle znikł, też nagle się o nim zrobiło cicho, a przecież to był zaprzysięgły wróg Doom Patrol, no i oni sobie de facto z nim nie poradzili końcem pierwszego sezonu. Ale oczywiście pije tutaj do Lory DeMille, czy też Madame Rogue, Róż, różnie to jest tłumaczone, na HBO mówili Róż, nie do końca się zgadzam z tą wymową, aczkolwiek ona też się pojawia komiksowo i muszę przyznać, że jak na początku pomyślałem, o Jezus, kolejna, no dobra, niech będzie, to potem jednak okazało się, że jej historia jest znacznie ciekawsza, niż się to pierwotnie wydawało. Ponadto ten Legion Zła, chyba tak to się nazywało, też wydawało mi się, że to jest po prostu jakaś gdzieś tam wrzuta, żeby znowu było dziwniej, że jest sam mózg jeżdżący gdzieś tam w robocie i jest przerośnięty goryl, który oczywiście komiksowo też się tam gdzieś pojawia, jest głównym wrogiem Flasha, czyli goryl Grodd, który ma umiejętność telepatii. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie są te same goryle, natomiast mogłoby być to takim powiązaniem po prostu i dlatego to tak skojarzyłem. W sumie byłoby ciekawe, jakby to połączyli, bo o Lidze Sprawiedliwości jest tam gdzieś przebąkiwane w trzecim sezonie. I to chyba przez Cyborga w trakcie rozmowy z jego ojcem. A, no Cyborg też ma problemy, tylko z nimi chyba sobie najbardziej umiejętnie radzi. W ogóle to jest chyba najbardziej ogarnięty członek ekipy. W końcu on się pozbywa tej swojej całej cybernetyki. No nie do końca, cybernetyki wizualnie, bo on ją dalej gdzieś tam w sobie ma, natomiast z zewnątrz już wygląda normalnie jak zdrowy facet. No i tak naprawdę komiksowo chyba nie było czegoś takiego, żeby Cyborg nagle przestał być cyborgiem. No i twórcom wyszedł nawet taki swoisty twist, ponieważ mówiłem tutaj o dużym udziale Rity Farr w całej intrydze w większości tego sezonu, natomiast okazuje się, że tak naprawdę cała historia oscyluje i kondensuje się wokół
Cliffa, czyli Robotmana. I tutaj muszę zrobić małą trendę, ponieważ tutaj głosu Robotmanowi, a tu w tym sezonie także i wizualnie pojawia się Brendan Fraser, aktor, którego możemy znać chociażby z Mumii czy Mumii Powraca, który miał jakieś tam swoje problemy, niestety nie zgłębiłem ich, nie wiem jakiego typu one były, nie wiem czy one są nawet szerzej dostępne, szczerze mówiąc, natomiast no, różnica jest odczuwalna, jeżeli chodzi o jego wygląd. I tu muszę przyznać, że bardzo się cieszę, że on się w jakiś sposób z nimi uporał, mam nadzieję, bo aktorstwo Brendona właśnie na bazie tego Cliffa, tego Robotmana, którego on odtwarza chociażby w tych scenach podświadomości, jest według mnie bardzo świetnie pokazana. Jest pokazane to, że on ma tak naprawdę problem z postacią ojca, przez to sam nie wie do końca, jak być ojcem. W dodatku ma jeszcze te swoje problemy z Parkinsonem, ponieważ no, to jest jakby choroba mózgu, to nie jest choroba ciała. No i tak naprawdę w tym ciele Robotmana to jest tylko mózg Cliffa. Natomiast ta scena, gdy on mówi o śmierci, pokazuje tylko, jak Brendan Fraser jest niedocenionym aktorem i szkoda, że jego taka większa kariera skończyła się tak naprawdę właśnie na Mumii. I to jest ogólnie, wydaje mi się, teraz jakaś tendencja, że bardzo dużo aktorów z kiedyś, których znamy z jakichś tam większych blockbusterów jak na ówczesne czasy, powraca właśnie w formatach serialowych. I to jest rzeczywiście ciekawe, no raz, że ci aktorzy mieli tam jakiś wkład chociażby w dorastanie takich osób chociażby jak ja, no bo Mumię to też się oglądałem, tam miałem słownie, nie wiem, parę lat, może jak to oglądałem pierwszy raz. No i fajnie, że coś takiego się dzieje, no a z drugiej strony teraz widać, że na przykład aktorzy serialowi nie do końca nadają się jako aktorzy filmowi. Aktorzy filmowi z reguły świetnie się nadają jako aktorzy serialowi z kolei. I oczywiście mógłbym dużo wymieniać, tylko musiałbym na to poświęcić trochę czasu. No, takim pierwszym przykładem, jaki mi się kojarzy, to chociażby Benedict Cumberbatch, który się okazało, że jest spokrewniony z jakimś królem Anglii, chyba Henrykiem, gdzieś tam się doczytałem niedawno. Natomiast on tutaj świetnie pociągnął rolę Sherlocka i obecnie go możemy widzieć jako doktora Strange'a, a głównie jest aktorem teatralnym w Wielkiej Brytanii. I to mi się wydaje, pokazuje, jak świetnie wszechstronny jest to aktor. Inna sprawa, że Sherlock, w którym występował, to są jakieś 3 odcinki po 1,5 godziny mniej więcej, więc można by tutaj dojść do wniosku, że to też są takie mini filmy, że on się w tym specjalizuje. O, ten aktor z Punishera jeszcze, który przecież zaczynał w Walking Dead, potem się pojawiał chociażby w Wilku z Wall Street. No jednak tą tendencję wyraźnie widać. No ale oczywiście odbiegłem od tematu, więc wróćmy do Doom Patrol. Ten koncept podróży w czasie czasem może być rzeczywiście mylący, jeżeli chodzi o Ritę. Ale to jest już kwestia montażu bardziej niż historii, bo historia naprawdę była dobra w tym sezonie, o ile nie najlepsza. No i kończąc ten wątek Rity, to muszę przyznać, że w niej chyba doszło do największej takiej zmiany. Została zmotywowana w końcu do działania. Wydaje mi się, że tak jakby tutaj twórcy chcieli to przekazać poprzez Nilesa, że on chciał, żeby ona stała się tak jakby przywódczynią i rzeczywiście zaczyna jej to wychodzić. Ona zaczyna ogarniać po kolei tych ludzi. Muszę też przyznać, że całej ekipie wychodzi bardzo na dobre absencja Nilesa. Mówię tutaj o koncepcie tak jakby fabularnym, ponieważ oni w końcu znajdują swoją drogę i już nie mają powodów, by być na permanentnym wkurwie na Nilesa, więc skupiają się tak jakby na sobie i jak przepracowują swoje problemy, to bardziej otwarci stają się do pozostałych członków drużyny. Oczywiście to nie świadczy o tym, że początkiem czwartego sezonu oni znowu nie będą na siebie wkurzeni i znowu będą mieli jakieś kolejne problemy do ogarnięcia w swoim życiu. Jednak na ten moment muszę przyznać, że to jest całkiem spójny, domknięty sezon. Oczywiście mamy niewyjaśnione problemy Cyborga, ponieważ no to nie jest możliwe, żeby on nagle stał się bez mocy, że to na pewno w jakiejś formie ten Cyborg wróci. No i mamy też problemy Jane, której tam te niektóre osobowości w głowie po prostu umierają na skutek zawalenia się tunelu, czyli miejsca, w którym te osobowości przebywają, więc to na pewno będzie wyjaśnione w kolejnym sezonie. Natomiast no, cieszę się, że tak bardziej dojrzale poprowadzono tą fabułę w trzecim sezonie. Oczywiście w dosyć zwariowany miejscami sposób, jak na Doom Patrol przystało, ale jednak znacznie ciekawiej się to oglądało. Minusem jest tylko to, że trochę się rozkręcał ten sezon. W sensie te początkowe parę odcinków rzeczywiście było ciężko wysiedzieć, natomiast potem jak już zacząłem, no to już ciężko było przestać. Takie są moje wrażenia po trzecim sezonie Doom Patrol. Jeżeli już oglądaliście, to podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach. Sekcja komentarzy jest dla Was oczywiście. Jeżeli nie, to bardzo Was do tego zachęcam, bo to
trzeba doceniać, wydaje mi się, takie seriale, które są dosyć unikatowe, jeżeli chodzi o obecne czasy, ponieważ mało takich produkcji powstaje, one są raczej robione na jedno kopyto i na to rzeczywiście nie ma sensu tracić czasu i energii. Natomiast to jest tak, coś takiego, co właśnie można obejrzeć dla rozluźnienia i co pozwala otworzyć trochę perspektywę, chociażby artystyczną, u siebie. To tyle mojego. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do następnego.